Była żona puściła go z torbami. Andrzej Grabowski musiał jej sporo zapłacić. Andrzej Grabowski był dwukrotnie żonaty. Rozwód z drugą partnerką wspomina szczególnie dotkliwie. W wyniku ustaleń sądowych musiał jej bowiem przelać ogromną sumę pieniędzy. Zdobycie jej wcale nie było proste. Wszystkie związki Andrzeja Grabowskiego. Między rozwodem a ślubem minął rok. Andrzej Grabowski swoją pierwszą miłość poznał na długo przed tym, jak stał się sławny. Wybranką jego serca została koleżanka ze studiów w krakowskiej szkole teatralnej, Anna Tomaszewska, która od ponad 40 lat współpracuje z miejscowym teatrem Juliusza Słowackiego. Owocem związku aktorów są dwie córki, 41-letnia dziś Zuzanna, żona wokalisty Pawła Domagały i 33-letnia Katarzyna. W 2008 roku, po 26 latach małżeństwa, Grabowscy się rozwiedli. Aktorka miała dość ciągłej nieobecności partnera i pomimo prób ratowania relacji wraz z mężem zdecydowali się na jej zakończenie. Ona związała się z satyrykiem Krzysztofem Piaseckim, a on już rok później ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Jego nową ukochaną została o 18 lat młodsza Anita Kruszewska, charakteryzatorka filmowa. Ich małżeństwo przetrwało niespełna dekadę. Za powód rozpadu więzi kobieta podała przede wszystkim brak wsparcia ze strony gwiazdora w obliczu jej poważnych problemów zdrowotnych, podważanie kompetencji opiekujących się nią lekarzy i oskarżanie o urojenie sobie choroby. Później Grabowski stanowczo zdementował te doniesienia. Była żona puściła go z torbami. Andrzej Grabowski musiał jej sporo zapłacić. Sama rozprawa, która trwała zaledwie 15 minut, przebiegła w spokojnej atmosferze. Byli partnerzy podali sobie ręce na powitanie i oboje wydawali się zadowoleni z takiego obrotu spraw. Cieszę się, że już mam to za sobą. Życzę Andrzejowi jak najlepiej i żeby nie został sam na starość. A co ze mną? Pójdę dalej, nie rozpamiętując przeszłości. Rozwód to porażka, a z porażek nikt się nie cieszy. Nie mam jednak wątpliwości, że w naszym przypadku był on jedynym rozwiązaniem, mówiła wówczas Anita Kruszewska w rozmowie z Twoim Imperium. Kwestia podziału majątku była o wiele bardziej problematyczna. Ostatecznie Grabowski musiał przelać na konto byłej żony niemałą sumkę, pomimo że, zgodnie z przedstawionymi przez niego dowodami i wbrew temu, co zarzucała mu ekspartnerka, opłacał między innymi jej prywatne ubezpieczenie medyczne i przelewał na konto 6 tysięcy złotych miesięcznie. Temat ten wrócił w niedawnej rozmowie z żurnalistą, youtuberem zapraszającym na swój kanał gwiazdy i przeprowadzającym z nimi często bardzo intymne rozmowy. Rozwód był drogi, bo jak sam pan powiedział, ostatecznie tytułem podziału majątku przelałem na konto byłej żony 1 250 000 zł. Nie miałem takiej kwoty w gotówce, pożyczałem pieniądze i sprzedałem co mogłem. Bolało? Zapytał wprost prowadzący. Odpowiedź aktora może zaskoczyć. Nie, to była ulga. Ulga, że w końcu się to skończy. I skończyło. Te 3 lata, które mnie bardzo męczyły i nagle wiedziałem, że to się kończy. Owszem, tyle kosztuje ten koniec. Drogi koniec, wyjawił Grabowski. Obecnie 72-latek od 4 lat jest w związku z Aldoną Grochał, aktorką należącą do zespołu Starego Teatru w Krakowie.